Proszę Państwa, projekt uchwały wynika z tego, że my w zasadzie wykorzystaliśmy wszystkie środki, które były zaplanowane na ten 2012 rok. Zadania, które przygotowaliśmy w uchwale, generalnie zostały zrealizowane. Nie zrealizowaliśmy pewnych nasadzeń, między innymi na przykład na ulicy Botanicznej, co wynika z tego, żeby można było tam zrobić nasadzenia i zrekultywować tamten teren, to potrzebne jest najpierw wykonanie remontu chodników. I tak samo na ulicy Pandurskiego, więc to nie mogliśmy wykonać z tego w tym roku. I zostały nam pewne pieniądze, które podjęliśmy taką decyzję na naszej komisji, że chcielibyśmy przeznaczyć na remont, na rekultywację terenu przy ulicy Lubomirskiego, ale nie wiadomo, czy jeszcze do końca roku coś może się pojawić. W związku z powyższym należało rozszerzyć zadanie i w paragrafie pierwszym macie Państwo napisane, że postanawia się rozszerzyć zakres zadań powierzonych o nazwie rekultywacja terenów zielonych, bo tak było w uchwale Daszyńskiego 11, Sądowa 1, likwidacja chodników piaskownicy, zamiana na trawnik, w sposób następujący, na to samo co było, oraz według wskazań, ponieważ w tym właśnie znaczeniu według wskazań będziemy mogli wykorzystać te środki, oczywiście o ile nie zostaną one zablokowane. Stąd taka moja prośba, żebyście się Państwo pozytywnie ustosunkowali do tej uchwały. I w uzasadnieniu napisałam, że Rada Dzielnicy Drugiej Grzegórzki zamierza wykorzystać pozostałe środki z realizacji zadań przewidzianych na 2012 rok. Stąd rozszerzę zadanie według wskazań. Rozumiem. Czy są jakieś pytania do Pani Małgosi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Po ostatnim